Szanowni Państwo, witam serdecznie na konferencji prasowej związanej z inauguracją mojego startu w wyborach parlamentarnych. Jestem kandydatem do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z listy Koalicji Obywatelskiej z rekomendacji Inicjatywy Polskiej z miejsca 16. Cieszę się bardzo, że moje zaproszenie dzisiaj na to ważne wydarzenie przyjęła Barbara Nowacka, posłanka na Sejm 9. kadencji, ale przede wszystkim przewodnicząca Inicjatywy Polskiej, działaczka społeczna, feministyczna. Cieszę się bardzo, że możemy być tutaj razem dzisiaj w moim mateczniku na osiedlu Armii Krajowej, dawny ZWM, tak jak tutaj nawet rozmawialiśmy z panem. Wszyscy starsi mieszkańcy, seniorzy szczególnie mówią, używają tego określenia nazwy ZWM. To jest mój matecznik, moje miejsce, stąd się wywodzę. Mieszkam tutaj od 1979 roku, stąd startowałem w wyborach samorządowych. Jestem radnym trzeciej kadencji. W ostatnich wyborach samorządowych zdobyłem właśnie stąd, dzięki przychylności mieszkańców tego osiedla, najwyższy wynik w historii wyborów do Rady Miasta Opola. Dzisiaj jest dzień inauguracji, 6 września, mamy praktycznie samo południe, doskonały czas. Ruszamy dzisiaj bardzo mocno z kampanią. Ja jestem już gotowy. Chciałem prosić o zabranie głosu Barbarę Nowacką. Dziękuję Ci bardzo. Witam Państwa serdecznie i chciałam powiedzieć, że z wielką przyjemnością dzisiaj spotkałam się po raz już kolejny z Piotrem Mielcem, który jest naszym kandydatem do Sejmu, naszym z Inicjatywy Polskiej, z list Koalicji Obywatelskiej. Piotra wydawałoby się w Opolu przedstawiać nie trzeba, ale pozwólcie, że będę miała tę przyjemność opowiedzieć o człowieku wiarygodnym, godnym zaufania, pracowitym, zaangażowanym i z sercem zawsze po lewej stronie. Piotr jest, jak sam wspomniał, 3 kadencje już radnym miasta. Jest radnym, o którym wszyscy wiecie, że dotrzymuje obietnic. Nawet ta tutaj polana słoneczna, którą widzicie, to jest przecież Piotra inicjatywa z budżetu obywatelskiego. Wiarygodny nie tylko w tych działaniach na rzecz polityki społecznej, poprawy życia ludzi, ale też w tych rzeczach ważnych dla tak naprawdę zdrowia każdego, czyli sportu, turystyki. Tu jest człowiekiem, właściwie orkiestrą w Opolu, zajmującym się od dawna turystyką, ale przede wszystkim jest człowiekiem lewicy. Jeżeli ktoś zastanawia się dzisiaj, dlaczego warto głosować na Koalicję Obywatelską i szuka tego lewicowego głosu, to bez problemów znajduje Piotra Mielca na liście Koalicji Obywatelskiej. To, co dla nas Inicjatywy Polskiej jest najważniejsze, to jest budowanie Polski włączającej, Polski sprawiedliwej i Polski równych szans, gdzie nikt nie jest wykluczony, nikt nie jest pomijany, a promowane są takie postawy odbudowujące zaufanie społeczne. I Piotr jako samorządowiec, jako aktywista, jako wieloletni też działacz społeczny jest kwintesencją tego, o czym my mówimy. O ciężkiej pracy, wiarygodności, działania dla ludzi, na rzecz ludzi. Jesteśmy w miejscu, z którego Piotr wyrasta. Bo politycy nie biorą się znikąd, zawsze skąd są. I Piotr jest stąd, jest z Opola, jest z blokowiska w Opolu i dla tych ludzi w okolicy pracuje i mam nadzieję, będzie pracował w Sejmie. Politycy nie powinni zapominać o swoich korzeniach, a Piotr nie zapomina. I jako radny się sprawdził. Mam nadzieję, że zaufacie mu i zagłosujecie na niego w wyborach parlamentarnych. My w niego wierzymy i w inicjatywie, i w Koalicji Obywatelskiej. I takich ludzi, ludzi związanych również z tą lewą stroną, bardzo nam w koalicji potrzeba i cieszymy się, że Piotr jest z nami. Bardzo dziękuję, Basiu. Szanowni Państwo, tak naprawdę dzisiaj ruszam już spotykać się z mieszkańcami naszego regionu. Będę obecny nie tylko w Opolu, ale także w innych miastach, miejscowościach naszego regionu. Duża odpowiedzialność przed nami wszystkimi. Musimy doprowadzić do zmiany władzy po to, aby Polska była krajem normalnym, cywilizowanym, gdzie przestrzega się podstawowych praw człowieka, praw obywatelskich. O to będziemy wspólnie z Barbarą, z innymi kandydatami walczyć. Ja zachęcam również za Państwa pośrednictwem wszystkich mieszkańców Opola, mieszkańców regionu do współpracy, nie tylko do głosowania, ale wspierania takiego codziennego również w kampanii. Jeżeli chcemy coś w tym kraju zmienić, chcemy Polski lepszej, sprawiedliwej,
to jest ten moment, musimy się wszyscy zaangażować. Wtedy jestem pewien, że wspólnie doprowadzimy do tego sukcesu. Koalicja Obywatelska idzie po wygraną 15 października. Wygramy wybory, odbudowujemy normalność i będziemy współpracować i współdziałać z takimi ludźmi wiarygodnymi, zaangażowanymi, prawdziwymi jak Piotr Mielec. Dziękujemy. Dziękuję, Basiu. Dzięki.